Robert Ćwikliński pomaga od 2014 roku. Podczas swoich podróży odwiedza stadiony piłkarskie i zbiera koszulki klubowe oraz gadżety sportowe z autografami, które potem trafiają na aukcję. Efekt sprawia, że serducho bije szybciej. Poprzednia wyprawa, której celem było wsparcie domu dziecka ze szklarskiej poręby, bardzo, bardzo wiele mnie nauczyła, bardzo wiele dała mi, no i przede wszystkim sprawiła, że nadal chcę to robić. Jednym z tych gadżetów są właśnie te oto buty z podpisem Pazdana. Teraz kibic Odry Opole planuje zebrać 50 tysięcy złotych dla Ignasia z Wrocławia. Chłopiec cierpi na zespół Pradera-Williego, czyli chorobę wiecznego głodu. Jest pod opieką wielu specjalistów. Jeździmy kilka razy w roku na turnusy rehabilitacyjne, które są niezwykle kosztowne. Są one we Wrocławiu, odbywają się albo w Warszawie. Kolejną rzeczą jest gorset ortopedyczny, który najprawdopodobniej, który mamy od kilku miesięcy w związku z pogarszającą się skoliozą. A ty wiesz, że pan Robert jedzie dla ciebie tyle kilometrów, żeby zebrać pieniążki? Tak. No i co, cieszysz się? Tak. To chyba będzie bardzo zmęczony, jak myślisz? No. Kibicowska wyprawa rozpocznie się 15 lipca. Na chwilę obecną przygotowuję rower. Właśnie w serwisie dokręcaliśmy szprychy, tak żeby dociążenie roweru mogło być jeszcze większe. Montaż sakw, no i można ruszyć w trasę. Robert Ćwikliński tym razem objedzie Czechy i Słowację, pokonując 2,5 tysiąca kilometrów w 20 dni. Fakty, Malwina Komarnicka.